to zaznaczyć i jest to wejście. Zobaczymy, jak spisze się między innymi właśnie Ritz, który w tym momencie zmienia pozycję. Smog dorzucony w tym momencie, bardzo mocno bity zawodnik turecki Journey. No i mini z odbombsite tu zaraz może się odpalić. No drobne problemy Misa, jest to eliminacja dla Tola. Jak na razie dobre wejście zawodników tureckich. Teraz jeszcze przeskanował Ralem, bardzo ładne strzały. Kolejny frag dla Ritz, to odbijanie wygląda bardzo dobrze. W tym momencie żegna się jeszcze Xistu. No i 3 na 2, ale Journey ma 1 punkt zdrowia. Nie żyje również Andek, który posiadał granaty. No i Team Kinguin. Jeszcze tutaj powiedzimy, że ma realne szanse. Paka jest rozbrajana. Teraz ten palak chyba zdąży. Przerwał rozbrajanie w tym momencie Ralen. Co się dzieje? Ucieka w tym momencie Maus. Ale szkoda tej rundy. Podniesiony palak. Tak, jeszcze frag od Mausa, ale właśnie ten podniesiony Mołotow tutaj zrobił różnicę na koszt drugim, natomiast i tak udało się wygrać rundę, także początek mocno niekorzystny, ale stać na pewno Polaków, aby odpowiedzieć w takiej rundzie na 2 skauty z pistoletami. No i ten 1 skaut już przez Minisa wykorzystany. Maus także mocno bija rywala. Xistu już został trafiony. Toll z odpowiedzią, ale to jest 4 na 3 i Kinguin jest blisko, aby szybko wynik wyrównać. Runda pistoletowa spisana na straty, ale teraz to przewaga po stronie zespołu CT. Natomiast zdobywa już drugą eliminację. Taz wchodzi na plecy. Ritz także z CZ-ką, podobnie właśnie jak były zawodnik Virtus Pro. No i Ralen, który jeszcze posiada scouta, no ale Taz wygrywa ważny pojedynek. Mocno pobijany Journey. Toll również ma tylko 24 punkty zdrowia. Wyjście Taza to jest 2 na 2, ale Taz radzi sobie z rywalem. I po raz kolejny Taz strzał prosto w głowę i to jest odpowiedź. Kinguin będą zdobywali te informacje. Nie, zobaczmy. Minisy wcelowany w górę. To jest dobra decyzja i bardzo prosta eliminacja. Ginie w tym momencie Journey. Xistu jednak odpowiada na Ritchie, ale mi się nie myli. Bardzo prosta eliminacja tego zawodnika. Maus teraz się uruchamia. No i w tym momencie jeszcze tylko i wyłącznie Toll przy życiu. 15 sekund do końca. Kondrze, mądrze tutaj skrada się w tym momencie zawodnik teamu Kinguin. Doje mnóstwo informacji. Pierwsza eliminacja dla Ralena, jednak natychmiastowo odpowiada Toll. No i dwójka, nawet trójka w tym momencie zawodników Kinguin od Eski. No i będzie ta próba odbijania oczywiście Xistu od bombsite'u. Mini z dobrym granatem wybuchowym na bombsite'cie. Sytuacja 3 na 4. Powalczył jeszcze Xistu, bardzo ładny spray. No i teraz do lewej strony wychyla się na Polaka. Tasy pożegnał się z tą rundą, ależ teraz ładnie zachowuje się Xistu. 4. eliminacja prawie dla niego. To była nadal 2 snajperki, więc tragedii jeszcze nie ma. Choć teraz Xistu udowadnia, że ta poprzednia runda to wcale nie musiał być przypadek, że on też indywidualnie ten zawodnik potrafi grać na wysokim poziomie. Początek dla zespołu z Turcji, ale teraz tak, doskonały granat Xistu i Cizy już pobijani, czyli musieli wycofać się z podbomb Zajtube. Będzie zejście małą drabiną, a tak na ten drugi z bombsite'ów to Journey już jest bardzo blisko, ale Ralen trafia rywala, przewaga już po stronie Kinguin, sam Minis jeszcze pozostaje pod bombsite'em B do pomocy Maus, no i Turcy chyba mają łatwe wejście na ten bombsite, choć tylko do czasu. Taz był dobrze ustawiony, nie ma możliwości na podłożenie bomby i Team Kinguin wszystko w obecnej rundzie wydaje się kontroluje, choć teraz spotkanie Taza z Ciskiem, także musiał się Polak z tej pozycji ewakuować. Bomba cały czas w posiadaniu. Teraz pomoc granatem. Taz obrywa, Ralen również. Mają jeszcze Turcy 40 sekund, aby w tej rundzie powalczyć, no ale Taz nie daje się zaskakiwać. Dobre ustawienie, 2 zdobyte fragi do pomocy Maus z bombsite'u Beten. Również wcześniej tych zespołów właśnie Złotej Piątki, w których Taz występował, to no, te mecze zawsze po turniejach lanowych, te mecze w internecie były mocno nieudane. To też może brało się z tego, że Polacy niekoniecznie potrafili aż tak szybko odnaleźć się w internecie, ale Taz w tym meczu wygląda solidnie, zdobywa eliminację, natomiast w rundzie 9 to Toll zdobył 1. flaga, Minis wyeliminowany, no i proszę bardzo, Taza również nie ma, przeskanowany zawodnik Kinguin, początek doskonały w wykonaniu Tolla, choć teraz jest szansa, aby szybko wyrównać i tak się dzieje. Maus na małej drabinie, Xisto i Cizx już wyeliminowani, 3 na 3, plus ta pozycja Ralena na blisko, Andrek wydaje się sprawdził, choć ten strzał niecelny na Toll. Zbiera 3. eliminację, jest 2 na 2 i Turcy mają szansę, aby zwyciężyć w tej rundzie. No ale Maus nie daje się pokonać, 2 fragi na małej drabinie. Teraz także zatrzymał kolejnego Turka, który był ustawiony bliżej Elki. 2 na 1 i Team Kinguin ma teraz przewagę. O też w ważnej rundzie, bo na fullu po stronie New Quartel Cartel, tak Toll. No jeśli tę rundę wygra, zdobędzie Rajsa, ale no nie ma szans. Ritz był zbyt dobrze optymizmem. Trochę się baliśmy tego meczu, bo też nie do końca spodziewaliśmy się, jak on będzie wyglądał, ale no Turcy na razie niespecjalnie Polakom zagrażają. Runda numer 11, wyjście od Xisto, ale Taz tutaj był przygotowany. Minis także już zdobywa 1 eliminację. Przewaga 4 na 3, to wejście terrorystów dosyć sprawne, choć teraz no sami musieli się zatrzymać, ale Ralen, ładny frag. Andrek trafiony w głowę, 4 na 2, tylko Cizyx oraz Toll po stronie No Quartel Cartel. Minis miał tutaj problemy, musiał się utrzymać w tej pozycji, ale zejście na drabinę już
umożliwiło przetrwanie w tej rundzie. 4-1. Walczy jeszcze ostatni z Turków, ale nie ma szans na mouse w poprzednich rund, więc wynik na pewno bardzo dobry. Jarmon w rundzie 12. Ritz otworzył strzelanie na konto teamu Kinguin. Nie ma Teula i już zespół z Turcji osłabiony, a czasu mało, 30 sekund też. No, złapał Taza, kolejnego rywala, który miałby tutaj ewentualny atak terrorystów zamykać. Ritz na razie radzi sobie jednak pojedynkę na bombsite B. 3 zdobyte fragi. Andrex jeszcze wyeliminował Minisa, ale to jest 4-1 i Polacy nie mogli się tu dać zamknąć na swoją korzyść. A Maus w tej rundzie został wyeliminowany, ale Taz na blisko, 18 zdobytek fragów, więc akurat o Taza powinniśmy być spokojni. Choć pamiętamy, że w poprzedniej zwycięskiej rundzie po stronie Kinguin bohaterem był Ritz, później ależ nie zdobył żadnego fraga, ale Taz radzi sobie rewelacyjnie. 3 zdobyte eliminacje. Była przewaga po stronie zespołu z Turcji, ale teraz Ralen i Taz, a głównie właśnie Taz, jednak już dają przewagę. Minis też błędu nie popełnił, choć Ralen jeszcze skraca od nogę. Próbował gdzieś tutaj zerknąć pod pozycję przy tym śmietniku, ale to, ależ to eliminacja na Tazie, gdzieś w locie jeszcze złapał Wiktora. Mauzin natychmiastowo odpowiada, podwojona pozycja i zawodnicy No Quarter Cartel przyspieszają od nogi. Tutaj jednak Ralen na blisko, będzie luka w smoku, więc nawet zawodnik No Quarter Cartel jako specjalnie nie da przedostać się tutaj przez ten granat dymny. Idealnie wcelowany był snajper, ale strzał nie oddał. Ritz skraca bombsite B. No i kontrola mapy jest fenomenalna dla teamu Kinguin. Nie wiem, co muszą w tym momencie zrobić zawodnicy No Quarter Cartel, żeby coś tutaj jeszcze wykombinować. Wcelowany Ralen, za bombsite'em znajduje się Minis. Wszystko zamyka w tym momencie jeszcze Ritz. Frag dla Ralena po raz pierwszy. Po raz drugi jednak Andrex. No i popatrzmy. Plet teraz robi właśnie Ritz. Uruchomi się z jednym fragiem. Alexis, tu zobaczmy. To jakoś się jeszcze posypało dla teamu Kinguin. Minis jednak wcelowany i sytuacja 1-1. Alexis tu mocno pobijany. Zobaczymy, czy Minis będzie się tego spodziewał. Paka podniesiona, ale czy widzi w tym momencie swojego rywala? Coś czuć. 4 punkty zdrowia. Minis, no mądrze, chce korzystać raczej z tego pistoletu. Strzał ze snajperką by go wyeliminował, ale również strzał z Digla byłby tutaj. Polacy zameldują się na PGA. Tak, na razie widzimy, że Minis bardzo agresywnie odczuwa się pod pozycję do MTW, ależ tej problemy Tola jednak ostatecznie daje sobie radę z Minisem. Obraca się jeszcze bardzo na zachowanie tureckich zawodników w tej pistoletówce. Exis tu jeszcze wcześniej wyeliminował Ritza, tak teraz odpowiada Mał. Sytuacja 4-2, po głowie obrywa Toll, ale to jeszcze był Journey, no i ta samodzielnie nie da rady. Cartel. No, Polacy, co też ciekawe, na tej mapie przegrywają obie rundy pistoletowe, więc te pierwsze wejścia to nie były mocne strony Polaków, ale odpowiedzieli też po wygraniu rundy pistoletowej przez zespół No Quarter Cartel w rundzie pistoletowej tej pierwszej. Później mieliśmy szybką odpowiedź Polaków, teraz też jest blisko, jest 2-1, choć Ritz i Ralen mocno poobijani, ale CZX też ma tylko 5 punktów zdrowia. Polacy powinni sobie z rywalem poradzić i Ralen doskonale, teraz tylko 6 fragów i zgaduję, że jeśli no Polacy nie będą zaskoczeni samym ustawieniem rywala, to powinni sprawnie sobie z przeciwnikiem poradzić. No ale tego szybkiego podejścia nie było, było czekanie na Ralena, który poradził sobie z Tolem. To też dobra informacja, choć Ralena już w tej rundzie nie będzie. 4-4, Journey kompletnie zafleszowany, przewaga już po stronie teamu Kinguin. Minis także oddaje celny strzał, pozostaje Andrex oraz Tidex, ale no to jest chyba po tym spotkaniu, choć jeszcze Andrex walczy, Ritz wyeliminowany. 18 punktów zdrowia na koncie Turka. Kinguin jednak zbliża się mocno na dobrej pozycji. Andrex w końcu wyeliminowany. 3-1. Ocizex jeszcze podjął walkę, ale Minis oddaje celny strzał i to jest koniec. Zwycięstwo teamu Kinguin. Wow.